Będziemy tutaj podgrzewali. Już za chwilę się z panią połączymy. Dziękujemy bardzo, na razie. A teraz mamy kolejnego gościa w naszym programie. Jest nim pan Tomasz Ostrowski. Witamy serdecznie. Tomasz Ostrowski, najmłodszy kompozytor muzyki elektronicznej. Autor dwóch płyt. To jest pierwsza płyta, prawda, Tomku? Tak. To jest pierwsza, która ukazała się w 1995 roku, a więc niedawno. I zaraz, to jest pierwsza płyta, i zaraz potem, a więc w tym roku, druga płyta, którą trzyma Paweł. Podobno już kiedy miałeś 14 lat, zacząłeś komponować muzykę, czy też dopiero wtedy się zainteresowania pojawiły? Nie do końca, tak. Ja wtedy po raz pierwszy usłyszałem muzykę Jean-Michela Jarre'a. I to był taki motor do działania, mam nadzieję. Byłeś na koncercie Jean-Michela Jarre'a, który był w Katowicach? Tak, odbył się w tym roku, w czerwcu, i było to niesamowite przeżycie. Oczywiście Tomasz, ale mówisz Jean-Michel Jarre, ale przecież przed Jean-Michel Jarre'em byli inni również znakomici. Myślę na przykład o Tangerine Dream, czy o takim niemieckim zespole Kraftwerk. Czy oni także mieli jakiś wpływ na to, czym się zajmujesz w tej chwili? To prawda, były takie zespoły, z tym, że muzyka Jarre'a miała szczególny wyraz dla mnie. Była czymś niesamowitym, nieporównywalna jest dla mnie z żadnym zespołem, czy z osobą, która tą muzykę tworzy. Jest to dla mnie po prostu taki pewnego rodzaju mistrz, można powiedzieć. A masz taki sprzęt jak on? No nie. Jeszcze nie. Na pewno nie ma sprzętu tej klasy, aczkolwiek no, robię co można. Technika idzie do przodu, wiadomo, Jarre ma sprzętu pewnie całe szafy. My bardzo często z Pawłem stykamy się z taką muzyką, jaką ty komponujesz, bo przy przygotowywaniu programów bardzo często wykorzystujemy właśnie muzykę instrumentalną, muzykę elektroniczną. I tak naprawdę ona bardzo często jest tłem, ilustracją do obrazu, do tego, co się dzieje właśnie w obrazie. Czy tobie to nie przeszkadza? Czy nie uważasz, że ta muzyka powinna żyć własnym życiem, a nie często pełnić taką funkcję usługową? To prawda, że są dwa oblicza tej muzyki według mnie. Muzyka instrumentalna, aranżacyjna, to zwane właśnie użyteczna, bardzo potrzebna. Do, że tak powiem, dodawania smaku reportażom, czy właśnie każdego rodzaju obrazowi. A muzyka elektroniczna, która przekazuje jakieś uczucia, jest temat wyraźny w niej, to jest druga strona medalu, tak jakby. I uważam, no, tutaj można tylko komponować do muzyki obraz. Widzimy teraz teledysk, który, na ile jesteś jego autorem, bo wiem, że interesujesz się również taką animacją komputerową, elektroniką. To prawda, to była moja druga jakby fascynacja, ale niestety jest to tak czasochłonny i żmudny proces, że ja po prostu przy tym na pewno nie zostanę. Półtora roku robiłem ten teledysk na komputerze klasy PC i praktycznie jak powstawał, to jeszcze nie wiedziałem, że to będzie teledysk, to dopiero jakoś tak. A Tomku, czy zgodzisz się z takim twierdzeniem, że to jest taki rodzaj muzyki, który tak naprawdę zależy w bardzo dużym stopniu, zależy od techniki, od rozwoju techniki? To prawda. Że nowe brzmienia i w ogóle nowe pomysły pojawiają się razem z nowym sprzętem, czyli jak gdyby w pewnym sensie chyba jesteś niewolnikiem. To znaczy niewolnikiem, jeżeli chodzi o fanatykiem może, ale prawdą jest, że też tutaj jest może taki dobry przykład Jean-Michela Jarre'a, właśnie chociażby jego ostatnia płyta, Oxygen, kontynuacja pierwszej płyty, którą zrobił tylko na właściwie prostych, na tamte czasy syntezatorach analogowych, z których też dużo można wydobyć naprawdę. Ty powiedziałeś, że muzyka, którą tworzysz, komponujesz, jest muzyką elitarną. Czy rzeczywiście w Polsce jest niewielkie zainteresowanie tą muzyką i dociera ona tylko do wąskiego kręgu odbiorców? Ja myślę, że tutaj to niestety jest brak promocji, który powoduje to zjawisko, że ta muzyka staje się elitarną. Mam nadzieję, że tak się zmieni, chociażby dzięki dzisiejszemu programowi. A chciałbyś zagrać z Jean-Michel Jarre'em? To jest moje marzenie. Życzymy Ci spełnienia tego marzenia. Myślę, że będziemy jeszcze wspólnie rozmawiać w programie Kawa czy Herbata o tym, jak rozwija się Twoja pasja, jak rozwija się Twój talent. Dziękujemy za wizytę. Ja również bardzo dziękuję. Przegląd prasy.